Witajcie w kolejnym odcinku i z okazji Dnia Chłopaka Morganem przygotowało mini event. Mamy Witan, Łępy, Ceta, Jagoda, Questa. U Jagody Questa mogą wykonywać tylko postacie żeńskie, a męskie u Marleny, która jest obok Kroana. Teraz musimy udać się do Tornek, do Idali. Rozmawiamy z Idalią. Musimy kupić dwa worki ziemniaków i kalarepę. Chyba wszystko możemy kupić u Synti. Ziemniaki. I kalarepa. Teraz musimy to dać Idali. I wracamy do Itan, do Marleny. Teraz chyba do Nital. Tak, idziemy do pizzerii, która jest w Nital. Pizzeria znajduje się po prawo od ratusza, na kodach 5432. I kucharz Antoni jest chyba w piwnicy, bo na górę nie da się wejść. Chyba inni robią też tego questa, bo dużo osób tu jest. Tu są dwie takie same opcje, to nie wiem, czy ma znaczenie, którą weźmiemy. Nie. Zaczęliśmy innego questa, tą drugą. Tu jest kartka z przepisem. Czytamy to. Chyba będziemy musieli robić tak jak jest tu, to ja sobie to skopiuję i wkleję w jakiś dokument. Przeczytaliśmy już i teraz musimy podejść chyba do stolnicy. Nie, najpierw musimy znaleźć drożdże. Tu są. Na tej półeczce na dole. Otrzymaliśmy i teraz mieliśmy je chyba z letnią wodą wymieszać. Tak. Mieliśmy 5 gram. 25. Wybierzemy drugą opcję dialogową. Teraz dodajemy łyżkę cukru i mieszamy. Podczas czekania musimy przyrządzić coś z mąki przy stolnicy. 300 gram mąki. Pierwsza opcja. I teraz chyba jest już gotowy. Tak, mamy roztwór z drożdży. Wracamy do stolnicy. Musimy biec po oliwę. Bierzemy flakonik z oliwą. Teraz dodajemy oliwy. I musimy dodać
Dwie łyżki oliwy. Szczyptę soli. Nie mam przy sobie soli. A soli jest. Worki z solą. A, nie mam soli, ale zaczął chyba zagniatać. Więc zaczekajmy. Nie wiem, czy nie będę musiał od nowa robić tej pizzy, czy po prostu się nie uda. Minął już czas i... Tak, ciasto rośnie, musimy poczekać. Ciasto już urosło. Więc bierzemy je. Leczy nam tylko 25 tysięcy punktów życia, bo źle ją wykonałem. Możecie ją zrobić lepiej, pewnie jakby się wszystko dobrze zrobiło, to może 100 tysięcy by leczyła. Ale nie wiem. I teraz wracamy do Marleny. Dostaliśmy róże. Musimy komuś dać ten kwiat. Nie wiem, może Jagodzie. Tą różę musimy wymienić z jakimś graczem. I musimy otrzymać od niego kamień. Chłopak musi dać dziewczynie kwiata, ona kamyk. I wtedy możemy wrócić do zleceniodawcy. I teraz jakieś pytania. Kiedy kobieta ma rację? Zawsze, nawet wtedy, gdy jej nie ma. Odpowiedź A i B są prawidłowe. Jakiego koloru jest trawa Witam? Zielonego. Tylko uważajcie na te kolory, bo niebieski jest, ale na zielono. To jest taka pułapka jakby. Musimy czytać. Kiedy otrzymujesz największe obrażenia? Gdy otrzymam cios krytyczny. Nie najlepsza, ale uznaje mi. I teraz przenosi nas do jakiegoś tunelu z wyzwaniem. Tu musimy porozmawiać z nekromantą. Mamy przejść, czy tylko musimy wybić. Więc zabijamy wszystkie moby na mapie. Teraz rozmawiamy z drugim nekromantą. I tu możemy kontynuować albo wrócić. Ja wrócę, bo nie mam szans ze 130 poziomami. I otrzymaliśmy jakieś 3 przedmioty. Mimber twardzieli. Hantelek tarcze. Pierwsza lega założona. I kartka w kalendarzu. Nie możemy jej przeczytać, ale możemy ją sobie na pamiątkę zostawić. I to jest koniec. Zakończyliśmy questa, możecie go robić do 2 października i jest dostępny od 20 poziomu doświadczenia. I dzięki za obejrzenie, cześć.